gdy słyszymy, że spółka chce wejść na giełdę, od razu zapala nam się lampka, że będzie to standardowe IPO. Czyli najpierw mamy prospekt emisyjny, później wędruje on do Komisji Nadzoru Finansowego, dalej mamy ofertę akcji dla instytucjonalnych i indywidualnych inwestorów, no a później już tylko huczny debiut na giełdowym parkiecie i pierwszy dzień notowań. To jest faktycznie standardowa droga, czyli takie wejście na giełdę głównymi drzwiami. Ale jak to w finansach? Jest kilka wyjątków i można powiedzieć, że na giełdę można też wejść bocznymi drzwiami. Jest na to nawet kilka sposobów. Standardowa droga to tak zwane IPO, Initial Public Offering, czyli pierwsza oferta publiczna. Ta procedura była przez nas wielokrotnie omawiana w czasie serii Praktycznie o inwestowaniu. Innych dróg, o których wspomniałem, mamy trzy. Jest to m.in. odwrotne przejęcie i direct listing, a do tego tak zwane SPACs, o których mogliście usłyszeć w ostatnich latach, ponieważ zyskały one mocno na popularności. Pierwsza metoda to direct listing. W przeciwieństwie do IPO, w przypadku tak zwanego direct public offering, DPO, nie buduje się księgi popytu prowadzącej do powstania ceny emisyjnej. W ten sposób pomijany jest długi i kosztowny proces, który wymaga pośredników w postaci banków inwestycyjnych. Zamiast tego akcje spółki są bezpośrednio przenoszone na giełdę. Z tej metody wejścia na giełdę korzystał chociażby Spotify czy Slack i staje się ona popularna zwłaszcza wśród amerykańskich spółek technologicznych. Zazwyczaj wiąże się ona z istotnymi oszczędnościami dla spółki oraz zmniejszeniem ryzyka zbyt niskiego jej wycenienia w fazie przedgiełdowej. Niektóre spółki wychodzą z założenia, że chcą wejść na giełdę, ale nie chcą przy tym pozyskiwać kapitału. W związku z tym zaraz po wejściu na parkiet handel będzie się odbywał już istniejącymi akcjami, a dotychczasowi akcjonariusze dostaną przy tym dostęp do płynnego rynku. Samo wejście na giełdę ma również inne korzyści niż tylko i wyłącznie pozyskanie kapitału, więc dla niektórych spółek to nie kapitał jest priorytetem, szczególnie gdy ten został pozyskany wcześniej. Druga metoda to odwrotne przejęcie, czyli sytuacja, w której na miejsce już notowanej na giełdzie spółki wskakuje inna, ale wcześniej odbywa się pomiędzy nimi transakcja wymiany akcji. W dużym uproszczeniu, spółka, która już jest notowana na giełdzie, kupuje firmę pozagiełdową. Jednak podmiot giełdowy jest kupującym jedynie formalnie. W praktyce w wyniku transakcji to udziałowcy spółki przejmowanej otrzymują na tyle znaczącą liczbę udziałów w spółce giełdowej, że uzyskują nad nią pełną kontrolę. Najczęściej nazwę spółki notowanej zamienia się na tę, którą posiadała spółka pozagiełdowa. Odwrotne przejęcie to dla niektórych spółek skrócenie sobie drogi na parkiet. Omijają w ten sposób pisanie prospektu emisyjnego i ponoszą dużo niższe koszty przy transakcji z drugą spółką. Najciekawszy przykład z polskiej giełdy to przejęcie z 2011 roku. W ten sposób na giełdę wszedł CD Projekt, zastosowując tę procedurę ze spółką Optimus. Transakcja odwrotnego przejęcia powoduje jednak spory problem analityczny dla inwestora. Nagle jedną spółkę zastąpiliśmy drugą. W przypadku analizy fundamentalnej musimy bardzo mocno uważać na historyczne dane finansowe, no bo tak naprawdę będą to dane finansowe dotyczące tej starej spółki, a nie tej nowej, z którą chcemy mieć do czynienia. Ten sam problem będzie miał analityk techniczny, tyle tylko, że będziemy patrzeć na wykres. Niby wykres jest ten sam, tyle tylko, że będzie on dotyczyć znowu poprzedniej spółki, prawdopodobnie o zupełnie innym profilu działalności, więc historyczne dane nagle stają się dla nas bezwartościowe. Trzecia i najciekawsza formuła to tak zwany SPAC, Special Purpose Acquisition Company, czyli specjalne firmy akwizycyjne. Jak sama nazwa wskazuje, są to spółki powołane wyłącznie w celu pozyskania kapitału i późniejszej akwizycji już działającej spółki. Tu też dochodzi do odwrotnego przejęcia, bo z reguły SPAC staje się mniejszościowym akcjonariuszem w nowej spółce, a ta przyjmuje nazwę przejętej firmy. Tyle tylko, że zanim SPAC wejdą na giełdę, przeprowadzają IPO, czyli pozyskują z rynku nowe środki od inwestorów, więc w przeciwieństwie do klasycznego odwrotnego przejęcia, tutaj jest jeszcze nowy kapitał. Pieniądze zebrane przez firmy SPAC od inwestorów umieszczane są na rachunku powierniczym. Te środki mogą zostać użyte tylko do inwestycji, czyli wspomnianego przejęcia podmiotu lub zwrotu pieniędzy inwestorom w przypadku likwidacji SPAC. W obu przypadkach okres trwania takiej spółki to zazwyczaj około 2 lata. Skoro SPAC to z punktu widzenia inwestora trochę kupowanie kota w worku, ale wchodzi takich bardzo wiele na giełdę,
No to jak w to sensownie inwestować? Możemy wyjść z założenia, że trzeba sprawdzić przede wszystkim, kto stoi za danym funduszem, czyli sprawdzić historię, czy to osoby, czy firmy, która taki SPAC powołuje do życia. W ten sposób możemy już sprawdzić historię inwestycyjną i wiedzieć troszeczkę więcej. Do tego niektóre fundusze mają dosyć określoną politykę akwizycji i już wcześniej wiemy, w jakim sektorze będą szukać firmy do przejęcia. Do tego dochodzi nam jeszcze edukacja inwestorów prowadzona bezpośrednio przez te fundusze. Chociaż o tej formie wejścia na giełdę zrobiło się głośno w ostatnich kilku latach, a do SPAC spłyną miliardy dolarów, to sama formuła działa od lat prawie 40. Gdy pierwsze SPAC wchodziły na giełdy, nie było jeszcze odpowiednich regulacji i dochodziło do wielu nieprawidłowości, ale po doprecyzowaniu przepisów zostało głównie ryzyko inwestycyjne. To, którego nigdy nie da się wyeliminować. Już samo kupno spółki w ramach pierwszej oferty publicznej stanowi dla wielu inwestorów specyficzne ryzyko. No bo oto zapisujemy się na akcję tylko na podstawie dokumentów, a dopiero kiedy spółka będzie już notowana, zobaczymy, jak radzi sobie tak naprawdę na żywym rynku. Wielu znanych inwestorów wychodzi z założenia, że albo omija całkowicie IPO, albo na przykład czeka przez najbliższy rok od pierwszego dnia notowań, żeby w ogóle zainteresować się potencjalnym zakupem spółki. Nawet sam Warren Buffett często zaznacza, że na rynku IPO trzeba być bardzo ostrożnym, a jego Berkshire Hathaway niezwykle rzadko korzysta z tego typu ofert. Z perspektywy spółki, każda z omówionych metod wejścia na giełdę to oszczędność czasu i pieniędzy, jeśli porównamy te metody do tradycyjnego debiutu. Jednak każdy przypadek powinniśmy analizować indywidualnie. Niektóre spółki mają dużo kapitału i nie potrzebują pozyskiwania środków. W przypadku technologicznych spółek, które rozwijają się błyskawicznie, ważniejszy może być czas, bo debiutować chcą za kilka tygodni, a nie kilka kwartałów. Jednak my patrzymy zawsze na perspektywę inwestora indywidualnego, a tutaj bardzo ważny jest dostęp do informacji. Jeśli nie ma IPO, to nie ma też prospektu emisyjnego, czyli będzie nam dużo trudniej samodzielnie i szczegółowo przeanalizować daną spółkę. Zarówno w przypadku odwrotnego przejęcia, jak i direct listingu, jak i przy funduszach SPAC będą się pojawiać zatem dodatkowe ryzyka. Musimy też uważać na potencjalnie wyższą zmienność i ewentualne zawirowania z płynnością. Nie próbuję tu definiować, czy dane metody są jednoznacznie złe czy dobre. Wszystkie są jak najbardziej dozwolone i korzystają z nich zarówno małe spółki, jak i te bardzo duże i znane firmy. Najważniejsze jednak, by inwestor dobrze rozumiał te wszystkie procesy i wcześniej wiedział, jakie ma sprawdzić informacje i z jakimi to wiąże się ryzykami, zanim zainwestuje w coś swoje pieniądze.